Okej, losowanie profilu, jak to? Nie, no ostatnio był ten dziad. Widzowie, napiszcie szybko ankieta. Szybko piszecie, czy zmieniamy to auto, bo było w poprzednim odcinku. Dobra, zmieniamy auto. O, tego mi nawet pisaliście, żebym na... Co jest? O, Reapera mi nawet pisaliście, żebym na głównej serii nagrał. Ale dobra, to już pasuje, nie będę chciał tak bardzo powtarzać. Autek jest idealnie, ranga platyna 1. Co? Diament 1, dywizja 3. Zagrania, jakie mogę wykonywać, macie napisane. Dalej jest klawiatura grana. Przypominam to co chwilę, ale to oznacza, to generalnie oznacza, że jeszcze nie przegraliśmy. Więc jest git. No i dobra, kolejny. To jest jakiś maraton odcinkowy, ale gramy z panem naleśnikiem. Diament 1, dywizja 3. Chyba taką samą rangę ma naleśnik, albo ma dywizję 4 bodajże. Generalnie powinno pójść git. Na razie jedzie bardzo fajnie. Okej. Zobaczymy, czy dziś jakieś protipki wlecą. Oj. Dobra, na spokojnie jechałem sobie po ściance, wyczułem z jaką prędkością najlepiej jechać i podskok na koniec. Okej. Oj. Tutaj. A i opening. Straszny błąd ze strony przeciwnika. Jakby nie dotykał piłki, to by był luzik. Ale cały czas robi jakieś achievementy, chyba to widzicie na ekranie. Tutaj on mi właściwie wystawił piłkę. Taka głupota, no. Ale tutaj właśnie jest bardzo dużo takich sytuacji, które trzeba po prostu wykorzystywać. Dobra, nie mam co dotykać tej piłki, bo jest w takim miejscu, że bezpośrednio z niej nie strzelam. Muszę pamiętać, że jestem w pomarańczowej drużynie, bo troszeczkę mnie myli to malowanie za diamenta. Okej. Ojeju. Dobra, udało się podlecieć. Ale tutaj już będzie trzeba się troszeczkę zacząć starać w defensywie bardziej. Coś czuję wylew. Dobra, nie było takiego wylewu, jakiego chciałem, ale Mr. Pancake bardzo fajnie ustawiony stoi. W dobrym momencie podjechał do piły. Ja to sobie przyjmę. Sfejkuję, kopnę tak lekko. Nie było to najlepsze, ale przynajmniej coś tam się przestraszyli. Pewnie już mają gacie pełne. No, okej. Dobra, zostawmy piłkę naleśnikowi. Mamy tutaj czas, się rozejrzałem na siebie. Troszeczkę mi nie wyszło to, co chciałem zrobić, ale klawiatura to jednak... Ale mi się to podoba, że ja nie umiem nic mechanicznego, bo to świadczy, że nie trzeba umieć. W końcu... Kurde, ale takie coś by się przydało. Co ja miałem powiedzieć? A, że w końcu będzie przeciwstawienie się komentarzom, że umiecie robić takie oto zagrania, jakim cudem jesteście w takiej randze. No nie trzeba umieć, jak widać. Chyba, że przegram ten mecz i Teza pójdzie się paść. Ale może nie przegramy. Dobra, wznowienie przegrane, ale nie za mocno. Nie podoba mi się to, że tutaj już naprawdę wysokie piłki strzelają, takie, że trzeba wyskoczyć na bramce. To może być problematyczne. Dobra, zostawmy boosta naleśnikowi, ja sobie zbiorę tego. On poda piłkę do naleśnika, także idealnie. Naleśnik swoim dominusem mija wszystkich. Nie no, ja ich porobił, naprawdę. Ładny strzał. Elegancko ich tutaj przydryblował. To w sumie ten sam się załatwił trochę. Ale i tak git, że przynajmniej spokój zachował Mister Naleśnik. Czy tam Pancake? Okej. Tam widzę, że jedzie Naleśnik, nie powinien zostawić piłę, ale... No dobra, zostawił nam piłę, to idealnie. Kopnę sobie w tę stronę, żeby było im niewygodnie i się cofnę. Oni nie marnują teraz boosta, będą mieli coś mniejszego. Co to za ankieta? Kurde. Przepraszam, ale trolują moderatorzy. Dobra. Może naleśnik to dobije. No, bardzo ładna dobitka. Groźny strzał poleciał. Takie właściwie uderzenie pod poprzeczkę, żeby musiał wyskoczyć. Jeżeli byście byli na miejscu bramkarza, to jedyne na czym się skupiacie, to żeby wybić piłkę z światła bramki. Jakoś do rogu i tak dalej. Bo w momencie, kiedy on to niby obronił, ale tak naprawdę po prostu przedłużył czas, w jakim tracą bramkę. No. Wiadomo, że lepiej tak, niż jakby w ogóle nie trafił, bo a nóż ktoś nie dobije, albo teammate wybije. Natomiast takie coś jest no słabym zagraniem dalej. Co by nie gadać. Ale podoba mi się to, jak Mr. Pancake rotuje. Faktycznie nie wiem, czy się stara, bo wie, że tutaj gra, czy cały czas po prostu się zastanawiam, czy faktycznie też tak robi. Tutaj akurat wyskok taki bezużyteczny, niepotrzebny. Ale zasadniczo bardzo fajnie gra i samobój przeciwnika. Bardzo ładny wyskok, jak widzimy. No tak. Double tap. Myślę, czarno, jak to tu nie mówi, czarno-biała kompilacja. I S. Przeczytane. Bogaty, nie prowokuj mnie.
Oni już nie jadą do znowienia, to ja sobie kopnę. Albo po prostu fejkowali. To po prostu zwracać uwagę można na to, co robi enemy. Dobra, asekuruję. Ta piłka leci bardzo agresywnie, ale naleśnik znowu tutaj nadciąga z pomocą. No i takim supportem można pykać. Dobra, cofnę się trochę, żeby asekurować. Jakby coś niespodziewanego się stało. Tutaj oddali nam piłkę, zostawili boosta. Ten wyskok był niepotrzebny, ale chciałem spróbować. No i pojedynczy jump to za daleko nie wleciałem. Okej, dobra. Jak już jest takie podanie, to wlecę. Diament by to strzelił. Myślę, że 8 na 10 sytuacji diament by wykończył taką bramkę, więc jak najbardziej polecam lecieć oraz podawać. Mi się to nie udało, ale tutaj może się uda, dokładnie. Bardzo fajna wrzutka od naleśnika. Ja po prostu dużo też platyn by, w sensie platyn, diamentów, platyn by wyskakiwało w powietrze po tą piłę niepotrzebnie. Widzicie, wystarczy poczekać, aż ona opadnie. Dzięki czemu mamy pewniejszy strzał, nie jesteśmy wywaleni, nie marnujemy boosta. No i co? No jest gol. Ojeju. Dobra. Dobra, udało się to jeszcze jakoś uratować. Brazylia cały czas. Brazylia w zasięgu 7-1. Okej. Dobra. Wygrywamy wysoko. Nie ma tak dużo czasu do końca, to można też troszeczkę defensywniej zagrać. Nic klikiem podskoczyłem. Chciałem dać boosta i wyskoczyłem ze ścianki. Ale to od razu powiem, żebyście wy w takich sytuacjach nie skakali, jak piłka jest przylepiona zwłaszcza, bo to tylko tracicie swoją pozycję. Czas. Ja mylę cały czas boosta z przyspieszeniem, więc to się zdarza. Tutaj naleśnik jest tyłem, więc mu niekoniecznie będziemy ufali. Znowu nie skaczę, tym razem nie pomylę klawiszy. Spróbuję dośrodkować, to... Dobra. Jestem zbyt beznadziejny, żeby dośrodkować, ale wy byście mogli dośrodkować w tej sytuacji. Muszę też demować przeciwników, bo mogę. No i co, tutaj już wyloty chyba takie na odwal się, a może coś się uda, bo i tak mecz przegrany. No i kolejny meczek, fajny, wygrany. Przeciwnicy się poddali, czy czas się skończył? W sumie, chyba czas się skończył, dobra. Drugie spotkanie, Krzysiek YouTube. Trochę inaczej jest znany na Twitchu, ale w sumie to jest z YouTube'a, dobra, nieważne. Mógłbym do tego podlecieć, ale nie ma potrzeby. Walczymy o diamenta 2. Podanie, totalnie takie to było planowane. Dobra, niepotrzebnie to wywalałem, natomiast chwilę się zamotałem, bo dosyć dużo razy zrobię bisklik i klawiatury. Co? Klawiatury? Klawisze pomyliłem. Dobra, mniejsza. Trzycimy, ciśniemy dalej. Ciekaw jestem, kiedy, na jakiej randze będzie pierwsza przegrana. O mamo! Tutaj chyba ktoś... 3 na 1! 3 na 1 się zaczyna. Ktoś to chyba chce, żebym przegrał. Dobra, oczywiście nic się nie stało, ale panika wleciała. To jest właśnie przez to, że stał w złym miejscu. Jakby się lepiej ustawił, to by nie było możliwości, że strzeli samobuja. Proszę. Nie! Sabotaż! Panowie, nie chcę aż tak bardzo na padzie grać. Na głównym kącie wystarczy, że się nagrałem. Proszę bez sabotażu, bo tutaj... Byłeś szanowanym użytkownikiem Twitcha. Po tym meczu już może się to zmienić. Po tym meczu już nawet nie będę twojej ksywki z Twitcha mówił, żeby cię potem nie obrażali wszyscy, ale... Ale to on! Dobra. Strzelmy gola, jak widzimy tutaj. Pełna kontrola. Jakoś się to zaraz odratuje. Tutaj mniejszy stres naszego konsolowego teammate'a. Dobra, to on, Mąka. Nie no, nie będziemy może koordynatów czy tam nickname'a zdradzali. Dobra, to przedriftuję. Ubierzmy piłkę do lewej, mały fake i uderzmy. Dobra, nadrobione, na szybkości. Udało się użyć drifta i skręcić jednocześnie, także to jest mój pik zdolności, umiejętności. No ale takie proste zagranie działa. Dobra, jedź, dobra. Asekuruję to, chociaż przeciwnicy nie jadą, więc jest idealnie. Masz szansę zdobyć bramę. I tak się też dzieje! Odkupuję swoje winy, już nie tylko samobuja władował. Widzicie? Każdy teammate potrafi ładować. Pamiętajcie, jak strzelił na swoją, to jest szansa, że na przeciwną też da radę. To jest to. Dzięki Domin7x za followa. No ale zapamiętajcie, jak wam teammate właduje samobuja, to jest szansa, że się właśnie odblokował i przeciwnej drużynie też będzie w stanie
strzelić, ale to dobrze wybiliśmy. Dobra, gin. Nie trafiłem znowu. Zapominam o użyciu driftu. Okej. Okay. Dajesz, jak to wygramy, to może jeszcze czasem będzie szacun na streamku. Okej. Okay. Kto będzie widzem, z którym jako pierwszy przegram? Chyba, że będzie to random. Się zobaczy. Okej, okay, dajesz, Krzysiek, ciśniesz. Ojej, to było agresywne. Okej, okay, udało się nie spanikować. Przyjąć piłę. Tamten jest całkowicie poza grą. Tutaj niepotrzebny wylot, w sumie. No głównie od Krzyśka. No ale jeszcze tu nie weszło, najgorzej. To był taki wylot na... W sumie bez celu, bo strzelić z tej sytuacji nie mógł. Ja mogłem równie dobrze poczekać, aż on sobie poleci. A tylko skomitował, zabrał mi pozycję i... już też siebie wywalił poza pozycję, no. Więc generalnie starajcie się unikać takich sytuacji. Dobra, jedziemy na pełnej. Dobra, wylej się typie, ja nie uderzam, poczekam aż się wyleje. To też jest piłka taka, żeby się wylali. Albo w sumie będę pierwszy na po prostu podskoku podwójnym to odlecę. I gin! No już nie ma bramkarza, drugi syn siedzi w obronie. O! Tak jest! Pierwszy aerial strzelony na klawiaturze, to znaczy... Nie wiem, czy to był aerial, ale... Ale podleciałem trochę, nie powiecie, że nie. Kurde. To jest pik umiejętności na padzie. Ja może... W sensie co? Na klawiaturze. Chyba zaczynam grać. Od dzisiaj gram na klawie też na głównym koncie. Walić tego pada, jest bezużyteczny. Oczywiście żarty, ale... Ale... Nie spodziewałem się, że trafię, że tak to imę. To D1 czy D2? Dywizja trzecia, Diamond 1 jeszcze. No i Krzysiek, nie no. Na początku stresik wlecie, ale teraz... Zdradziłeś się, grasz na padzie? Proszę cię, Kubix. Jakbym grał na padzie, to bym grał na padzie. Okej. Okay. Dobra, ciśniemy. Ten mecz się trochę niepozornie zaczął. Coś, że emocje tutaj Krzyśka łapały. Natomiast aktualnie pełna dominacja. Przeciwnik już zapomniał, jak się rusza. Pewnie właśnie szuka klawiaturę podpina. Stwierdził, że pierdzili tego pada, że po co on na nim się uczył grać. Podpina klawiaturę. Na pewno tak jest. A tutaj drugi teammate pozazdrościł Krzyśkowi i też postanowił władować na swoją bramę. Dobra, przeciwnik wyszedł, zaraz pewnie będzie poddanie się. Ale srogo, srogo. Diament 1, dywizja 4 wbita. O, tym razem w przeciwnej drużynie są konsolowcy. A w teamie Rakinok. Ej, tak w ogóle jeszcze teraz? No dobra, może nie jest to związane z YouTube'em, że nagrywam. Ale czy osoby, co mają te rangi i chcą zagrać? Co chcą zagrać ze mną w drużynie? Czy szukają meczu w tym samym czasie co ja, żeby spróbować mnie trafić, czy nikt tego nie robi? Bo w sumie zdałem sobie sprawę, że nagrywamy na streamkę i ani razu widza nie trafiliśmy. A w sumie widzicie, kiedy szukam, więc jest na to duża szansa. To taki protip. Akurat już pod koniec sesji nagraniowej dzisiaj. Ale taki protip dla was, widzowie. No. X-Rakinok, Diament 1, Dywizja trzecia bodajże? Także tutaj tak jest nasz teammate, my walczymy o Diamenta 2 dalej. Jakbym to przebił nad nim, to by był open. Nie udało się niestety, ale i tak jest dobrze. Dobra. Rakinok, co on robi? Panie i panowie! Nie no, piękne akrobacje. Chyba na jakieś airshow się szykuje. Zobaczmy to jeszcze raz. Bodajże nie trafił w piłkę, ale postrach w drużynie defensywnej musiał być szalony, jak widzieli takiego kręcącego się Rakinoka. Myślę, że ich zajechał stresem. Dobra, teraz moja wina. Ja powinienem zamiast pojechać po tego boosta na środek, cofnąć się od razu na bramkę. To tutaj przyznaję się, że to moja wina. No głupio zagrałem. Nie spodziewałem się, że ktoś będzie w stanie tak bardzo soczyście od razu bezpośrednio w bramkę uderzyć. Potrzebujesz przyspieszenia, czyli pewnie prawo. Dobra, środkujmy. Nie wiem, kto kogo zniszczył, bo sobie usunąłem te statystyki całkowicie. W sumie demo jest bardzo potrzebne, wiedzieć, kto zrobił, to muszę to potem przywrócić. Dobra, i 2-1, idealnie. Idealnie idzie. Spocona kredka, władowała jakąś bramę. Mhm. Okej, okay. Aktualnie edek na D1, D4 jest? No dokładnie, możecie szukać gierek w tym samym czasie. I dziękuję Gunderix za followa. Okej. Okay. Coś czuję wylew. Dobra, Rakinak postanowił, że po to podjedzie, do tego ja się ustawię.
Właśnie tutaj, zagram tak, żeby była dobitka. On się czuje, że wywali. No, dwóch chyba to skoczyło. Była potencjalna okazja na strzał, ale nic się nie stało. No to znowu, mógłbym wyskoczyć. Mógłbym nawet z tego strzelić bramę, ale nie ufam w swojej umiejętności, nie jest to absolutnie do niczego potrzebne, żeby skakać do tych piłek, bo cały czas mamy kontrolę nad karbolówką, jak widzicie. Okej, okay. Dobra. Przeciwnik podskoczył głupio i strzelamy w poprzeczkę, prosto do Rakinoka, który to dobija, nie no, bardzo ładnie. No i spoko, już się teammate'ci coraz bardziej przydają. My nie trafiamy, ale całkowicie wyprowadziliśmy... jak ci się podobają nagrody za trzeci sezon? No tutaj to dobra, poruszmy na odcinku temat, bo to jest w miarę ciekawe. Zasadnicze nagrody moim zdaniem nie są brzydkie, zwłaszcza chyba na Octane'ie wyglądają bardzo przyzwoicie. Natomiast nie podoba mi się to, że w pierwszym sezonie było praktycznie to samo. Też były malowania, bardzo podobnie wyglądały. Więc to jest na minus. Sam wygląd malowań spoko. Natomiast było przed chwilą praktycznie to samo. Fajnie by było dostać jakąś eksplozję po golu. Już z nagrodami za Supersonika, no ale jak widać nie dostaniemy. No, dzięki QuietBet za followa. I Rakinok, nie no, ostre carry tutaj lecą. Rakinok to widać tutaj nie przelewki. Chyba po stringu sobie wbije czempiona. No. Nie no, zobaczymy, może po jakichś poradach faktycznie wbije wyższą rangę. Ojeju, chyba że takie wznowienia będzie częściej robił. Może to jest ukryty brak umiejętności. Defekt Rakinoka, ale pusta bramka, się właduje. Czy się zestresuje? Czy on to bronił? Tam był save z przeciwnika, nie no. Jeden z lepszych save'ów, jakie widziałem na diamencie. Dobra, w tej serii. Tak to powiedzmy. Ja niestety nie umiem tak bronić. Niestety Tuchet na bramie nie da rady tym razem. Dobra, moja wina, nie no, tutaj diament by to obronił, powiedzmy tak. Powiedzmy sobie szczerze, prawdziwy diament by to 8 na 10 razy obronił. Ja niestety takich umiejętności nie mam na klawiaturze. Powtarzam to w kółko, ale mniejsza. Dobra, rozejrzyjmy się, mamy dużo czasu. Nie potrzeba speedować. Sobie kopnę tak lekko piłkę. Fajnie by było zrobić flika jakiegoś. O! Upośledzony? Ale jest, zadziałał, wystarczył. Bardzo fajnie. Nie było to dobre? Ale zadziałało, wystarczyło. Dobra. Czułem, że zrobią fake, ale powiedzmy, że nie traktuję tego jako dużego zagrożenia. A powinienem, jak widać. Nie, no co wy robicie, panowie? To jest diament, proszę się wracać na ziemię. Dobra, kopnę dziada, jest pusta bramka. Okej. Ojeju, Rakinok. Rakinok na czas gra strategicznie. Tylko nikt mu nie powiedział, że jak się zdobędzie bramkę, to jest jeszcze lepsze niż granie na czas. Ale mniejsza. Dobra, jesteśmy trochę sami, natomiast bez problemu to obronimy. No, pojadę na pełnej. Bardzo wolno się rozpędzał ten gostek, dzięki temu mamy pustą bramkę. Zobaczmy, co zrobił nie tak. Aha, chyba nie miał boosta zasadniczo, ale dobra, mniejsza z tym. GG. No dobra, to teraz już mecz się odbędzie. Konsolowcy w przeciwnej drużynie. Oj, trochę był agresywny wyjazd z bramki, ale nasz szklaniak, polski szklaniak, niestety, to znaczy stety, nie ma czego żałować, bo tylko nie trafię w bramkę. Czy on nam poda, czy wyskoczy? O, się zdarzyli. Dobra. Dobra, napiszmy nice one. Generalnie to była moja piłka, ale powiedzmy strzelił, więc można sobie darować. Gorzej by było, jakbym też po to poleciał i byśmy się tak samo zderzyli jak w drużynie przeciwnej. No ale wy zawsze możecie być tym takim rozsądnym teammate'em. Trochę punktów to was będzie na koniec meczu kosztowało pewnie, ale powiedzmy, że nie jest to najważniejsza rzecz. Dobra, na spokojnie sobie tutaj postanę. Niepotrzebnie trochę wyskakiwałem, ale i tak z tego nie będzie gola? Dokładnie. Dobra, wywalmy to. Bierzmy z tego boosta. Wywalę w sufit. Nie będę za tym skakał, bo nie ma po co. On wyskoczył, oddał piłkę za friko i się wywalił. To jest notoryczne. Tutaj zauważyłem, że chyba takim największym błędem, to znaczy nie największym, bo nie jest to jakiś taki gigabłąd, po którym będziecie od razu przegrywali gierki, ale czymś, co się naprawdę dzieje non-stop,
To do takich piłek, do których nie trzeba w ogóle wyskakiwać, wystarczy poczekać, aż piłka spadnie. Chociażby na wysokości takiej, jak teraz podskoczę, to każdy do tego wyskakuje i przez to dużo słabiej uderza piłkę. Ta piłka leci potem jeden na godzinę. Marnują sobie pozycję, są potem źle ustawieni. Oraz, co warto zaznaczyć, marnują boosta. Dobra, on to strzeli samobój, albo on nie trafi wcale w piłkę, dokładnie. No i idealnie. Wygrywamy. Jest super, dobra, napisz mi dzięki. No tutaj jeszcze nie miał za dużo do zrobienia, bo jakby to zostawił, mógłby jedynie liczyć, że ja nie trafię. No, ale tak to działa. Oj. Dobra. O, bardzo fajnie teraz się zachował szklaniak. Dobrze, dobrze przeczytał odbicie się piłki od ścianki po prostu. Dobra, czuję wylew, natomiast już dużo ludzi tam leci, więc nie będę nadlatywał. Jakby szklaniak się cofnął... Szklaniak, czemu ja taki w ogóle nazywam? Ale wiadomo, jakby wasz teammate się cofnął w takiej sytuacji, to w sumie ja tam miałem dużo lepszą sytuację do wyjechania. No ale jak już ktoś leci, to wy nie skaczcie, bo jeszcze was obu minie piłka. Jakby ktokolwiek trafił, to by był straszny przypał w skrócie. Nie, a nic się nie stało, że tam nie poleciałem. Ale mocne uderzenia daje szklaniak. Nie taki szklany, chyba że zaraz będzie połamany. Czy tam pokruszony. Co się dzieje ze skłami? Rozbije się czy coś. Ojeju, tutaj znowu atak na naszą piłkę. To mogło się skończyć samobójem i to było strasznie głupie zasadniczo, że szklaniak to zaatakował. Bo to była totalnie nasza piłka, ja miałem bardzo łatwe wybicie. Ale tam jedyne co wprowadził to zamieszanie. Wywalił się z pozycji, zmarnował boosta. No i prawie samoboja ładował, tego już nawet nie będę wspominał, ale tak było. No. No i to są takie naprawdę, zobaczcie sobie powtórki jak macie, jak gracie na tej randze. Bo to, o kurde. Ale skręcił idealnie, sorry. Wjechałem trochę w teammate'a. Ale wy nie zdajecie sobie... Tutaj znowu, atak na piłkę, którą ja bym dużo lepiej wywalił. A dzięki temu przeciwnicy mają atak. Mają piłkę za friko. Takie atakowanie piłki, których nie trzeba atakować, skakanie do piłek, do których nie trzeba skakać. To są takie największe błędy na tej randze. Myślę, że jak się tego nie będzie robiło, to bez problemu awansujecie rangą w zasadzie z dnia na dzień. Wystarczy, że się odzwyczajcie. No wiadomo, że nie tak łatwo się jest odzwyczaić, natomiast... Natomiast takie pierdoły, co się wydaje takimi pierdołami, na które się nie zwraca uwagi, a tak bardzo... Myślę, tak bardzo mi się wydaje, że wpłyną na wasz gameplay. Na pewno będziecie dużo lepsi dzięki temu. Nie wiem, jak bardzo wzrośnie wam ranga, nie gwarantuję wbicie czempiona. No ale na pewno troszeczkę do góry pójdziecie. Chyba, że wszystko inne pójdzie w dół. Jak się skupicie na niewyskakiwaniu, że nie będziecie nic robili. Dobra. Strategicznie udajemy się do bramki. Ja tam nie podjeżdżam, nie ma co atakować narożnika, jest to bezpieczna strefa. Tutaj sobie wyjadę. No, znowu on wyskoczył, spanikował. Ten też podskoczył w zasadzie bezużytecznie. Strasznie tu każdy panikuje. No, panika jest wszechobecna, zdecydowanie. Dobra. Ja sobie cofnę na bramkę, nie ma co do tego podlatywać. O, teraz widzę, że już nikt w to nie trafi, to dopiero wyjadę. O, i teraz bardzo fajnie, że po to skoczył szklaniak. Bo przebił przeciwnika, ja nie miałem tej piłki w zasięgu... no po prostu w zasięgu jej nie miałem. I nam tym samym podał. Na pustaczka. Przeciwnicy już się poddali. Znowu dzisiaj bez przegranej, więc dalej zostajemy przy klawiaturze. Na odcinku na głównym kanale będzie klawiatura. Albo już była, bo w sumie nie wiem w jakiej kolejności te odcinki się pojawią. No i co, na koniec mamy Diament 1 Dywizję 4. Ja na szybko pokażę jeszcze kariera, statystyki. Procent wygranych rośnie. Coraz wyższy będzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam podobał. No i bez przedłużania, elo elo.